Pokaż, do kogo dzwonisz. Bez przerwy. Mamo, tylko przestań. dzwonisz. Kosmos. Dla mnie to jest kosmos. To jeszcze ze 3 dni w tym tempie one będą to robiły. Błagam. To nie jest twoja sprawa. Jest moja sprawa. Pokaż. Słuchaj, to jest jakiś cyrk. Ja czegoś takiego nie widziałam w ogóle nigdy w życiu. Jakieś jaja. I co jeszcze? Mam ci telefony pokazywać, wiesz? Tak, pokaż, z kim rozmawiasz. A ja pierniczę, wiesz co, z tą starą babą to naprawdę jakiś dramat. Wychodzisz codziennie wieczorem. Od Marcina. I no. Co? Tak swoją drogą, to ciekawe, jaki ten synuś. To powiedz, żeby on do mnie zadzwonił, dobrze? Powiedz. A ja mu powiem, gdzie ty chodzisz. Teraz nie wytrzymam z tobą. Ja tu na jej miejscu, to po prostu tak bym naprzucała tej teściowej i w ogóle nie przyszłabym z tą teściową tutaj. Co za wstrętny babsztyl i co musi w niej siedzieć, żeby robić wszystko na złość swojej synowej. Jakie panie, proszę, zajazd se kupiły, a tu żarełko takie. O, ale jedzenia mamy. Przecież to jest nasza kiełbasa na dzisiejszą imprezę. Ale to pani w ogóle nie przeszkadza. Mamo, ja nie chcę stracić przez ciebie pracy. A ciekawe, jakbyśmy teraz weszły, to co ona by zrobiła z tą kiełbasą? Mamo, dosyć. Do roboty. Nie dosyć. Dosyć. Musisz. Ja ci mówię, bierz się za jedzenie. Będą się bić? Ja pierdzielę, ty w ogóle... Po co to zabierasz? Żebyś nie jadł. Ale w domu nie masz. Może naszego ochroniarza zadzwonimy, żeby wziął ich tam ogarnął. No bo ja nie wiem, co zrobić. Gdzie ten mój Marcin miał oczy? Podłogę trzeba myć. I jeszcze tej młodej przeszkadza przecież, zobacz, cały czas. A jak ty chcesz podłogę myć, dzieciaku, jak tu w ogóle wody nie ma w tym? No to nabierz, co za problem. No. Wymagania finansowe 25 za godzinę, a tutaj tak niewiele się dzieje, szczerze mówiąc. To już dawno powinna być ta woda. O, gdybyś mi pomogła, to by była, wiesz? Stara jest na pewno do wyrzutu, nie wiem, co z młodą, to zobaczymy. Pieniądze to byś chciała. A ty co zrobiłaś w życiu? Zaczyna się rachunek sumienia życiowy. Proszę. Ja zobacz, wychowałam mojego syna. Ja przynajmniej się staram doszkolić. Chodzę na kursy fryzjerskie. Nie jest mi wszystko obojętne, a Marcin jedzie po to do Niemiec, żebyśmy mogli się wyprowadzić żyć na swoim, a nie od ciebie brać pieniądze, rozumiesz? Ale to jest niezła telenowela. Jak będziesz do mnie w ten sposób się odzywać... Mamo! Będziesz mnie bez przerwy krytykujesz. Kto kogo krytykuje? Halo, proszę pani. Bo jesteś starą, durną babą. Ja stara jestem? Nie! 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 No i co ty zrobisz? Jak ja teraz wysprzątam do końca, wiesz co? Na tą naszą 300-letnią podłogę, Agnieszka, nie, no po prostu... Tylko mi przeszkadzasz, zawsze mi przeszkadzasz. O ja p***. To nienawidzę cię. Czy mam ciebie dosyć? No, nienawidzisz mnie? Za co ty mnie nienawidzisz? Matka! Za co ty mnie nienawidzisz? Co ja ci zrobiłam? Co ja ci zrobiłam? Pytam się ciebie! Nie, no słuchaj, wracamy. Natychmiast wracamy. Dosyć tego, dosyć tego! Co dosyć? Dosyć! Co? Dosyć! To, nie, co tu się dzieje? Pójdę, nie! Mamo! Co ty robisz? Już, co pani robi? Co wy wyprawiacie? Uczę ją sprzątać, a ona nie umie. No, my już nie widziałyśmy, jak pani uczy. My tu wszystko mamy. Mamy monitoring w karczmie i widziałyśmy, gdzie pani co pani... Ten monitoring? Gdzie pani to ma? No, uspokój się. Nie uspokoję się. Pani już dziękujemy. Może pani już pójść do domu.